Witam Was serdecznie na dzisiejszej lekcji geografii i zapraszam na temat obszary koncentracji przemysłu. Czym są takie obszary, gdzie skoncentrowany jest przemysł? Takie obszary to, krótko mówiąc, okręgi przemysłowe, ale. Nie tylko okręgi przemysłowe muszą być miejscami gdzie ten przemysł istnieje, bo on może istnieć w różnych miastach, nie wszystko nazwiemy okręgiem przemysłowym i na dzisiejszej lekcji postaram się wam zwrócić uwagę właśnie jak takie chociażby miejsca od siebie odróżnić. A charakterystyczną cechą przemysłu właśnie jest to, że on jest bardzo nierównomiernie rozmieszczony. To pięknie widać na mapie świata, a to wszystko zależy od tego, jakie w przeszłości zmiany zachodziły, bo w przeszłości o tym wszystkim, gdzie zaistniał przemysł, decydowało przede wszystkim to, czy były pewne czynniki związane z rozwojem przemysłu, a dzisiaj. W te czynniki są zupełnie inne, zupełnie ważne, bo kiedyś ważne było, czy ten surowiec jest. Dzisiaj, e, czyli kiedyś, najbardziej liczyła się, e, liczyła się baza surowcowa, baza mineralna, surowce mineralne, e, siła robocza. E, dzisiaj ta siła robocza też jest dalej ważna, surowce mineralne dalej są ważne, uwrąkowania komunikacyjne bararry, eh, bardzo też są dalej ważne, mm, ale najważniejsze eh, mimo wszystko eh, w, w, są jest w ogóle istnienie miasta, korzyści aglomeracji, no bo to jeżeli mamy fabryki blisko siebie, to oznacza, że one mogą z sobą chociażby współpracować. Więc takie okręgi przemysłowe, które obok siebie grupowały fabryki, mogły, mogły doprowadzić do tego, że takie wytwory powstawały, ale. To, co Wam powiedziałem, nie, w każdym, nie na każdym obszarze od razu musimy wyróżniać okręg przemysłowy, bo mamy albo ośrodki przemysłowe, albo właśnie okręgi przemysłowe, ale ośrodek przemysłowy jest to w każdym razie taka miejscowość, w której mamy dużo zakładów przemysłowych które zatrudniają znaczną ilość pracowników w przemyśle, przynajmniej w skali regionalnej, to ma wtedy tam znaczenie i w Polsce takimi ważnymi ośrodkami przemysłu są między innymi miasta wojewódzkie, takie jak Warszawa, ale także Katowice, Poznań, Łódź czy Kraków i mniejsze miejscowości, takie jak Płock, Puławy, Legnica czy też Olsztyn. To są właśnie takie Ważne ośrodki przemysłowe, a o, przez okręg przemysłowy geografowie rozumieją po pierwsze obszar koncentracji różnych gałęzi przemysłu, które są silnie z sobą powiązane przestrzennie, technicznie i ekonomicznie i które skupiają znaczny potencjał produkcyjny po, to się mieszczą one na dużych powierzchniach, i mamy tutaj liczne ośrodki przemysłowe, liczne miasta przemysłowe. Współcześnie okręgi przemysłowe są potrzebne do tego, żeby światowa gospodarka mogła produkować to, co zwykły Kowalski potrzebuje, prawda? No, gdybyśmy popatrzyli, to ta wielka produkcja prowadzona jest na bardzo niewielkim obszarze bo to, że dostarczają one połowę, ponad połowę ogólnej produkcji przemysłowej i to, że tylko zajmują 1 do 2% powierzchni obszarów zrównionych, o tym właśnie dobitnie może świadczyć. Na tej mapce macie zaprezentowane najważniejsze, czy ważniejsze okręgi przemysłowe na świecie. Oczywiście największe ich nagromadzenie jest na Terenach, na terenie Unii Europejskiej, w Rosji, w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych, ale pewne duże okręgi przemysłowe powstały także w innych częściach świata, chociażby e, Minas Gerais w Brazylii e, czy Rio de Janeiro. Okręgi w, też istnieją dosyć duże w RPA, w Australii, także w Indiach także o tych obszarach też nie należy zapominać. Te okręgi przemysłowe oczywiście możemy sobie w różny sposób podzielić ze względu na przyczynę, która zadecydowała o ich powstaniu. I możemy wyróżnić okręgi surowcowe, były surowce mineralne, zaczęliśmy wydobywać, powstały wielkie, wielkie okręgi, właśnie transportowe, portowe. Sama nazwa mówi chyba o co chodzi. Tak samo miejskie, wielkomiejskie i poligenetyczne. Chodzi tutaj o to, że wiele czynników miało ważny wpływ na ich powstanie. No i zobaczcie, w Europie kiedyś królowały okręgi surowcowe, dzisiaj już niekoniecznie, dzisiaj coraz większe znaczenie mają na wybrzeżach okręgi transportowe, a w środku gdzieś tam kontynentu coraz większe znaczenie mają okręgi miejskie, wielkomiejskie. Czyli widzimy, że następuje też zmiana, transformacja. Chociaż w niektóre państwa dalej mają e, swoją specyfikę i na przykład zobaczcie, że e, Japonia to głównie okręgi transportowe, no bo przy wybrzeżu można a, oczywiście dalej w, Mieć porty i z tymi portami. One mogą być takim oknem na świat, które nam spowoduje, że te produkty będą eksportowane. Bardzo różne okręgi występują w Chinach, bo zarówno surowce są potrzebne, jak i transport jest ważny, żeby dalej produkty pewne eksportować, jak i wielkie miasta powstały, bo Chiny, to już nie jest to samo państwo, co było lat temu 20-30, gdzie ono pod względem technologicznym, rozwojowym było na zupełnie innym poziomie. Okręgi surowcowe zawdzięczają swoje powstanie przede wszystkim eksploatacji złóż mineralnych. Na początku zaczynano od węgla kamiennego, ród żelaza, później weszły e, różne metale nieżelazne, Oczywiście dzisiaj przechodzą swoją albo restrukturyzację, bo niektóre okręgi przemysłowe, surowcowe w ogóle się wręcz zmieniły w takie okręgi bardziej zaawansowanych technologii, na przykład okręg reńsko westfalski chociażby okręg Śląsko-krakowski dopiero zaczyna to przechodzić. Okręg Doniecko-Nadnieprztański i e, chociażby okręgi, które znajdują się w Rosji, chociażby Peczorski, Wołżański, Donbas, e, Uralski, one jeszcze przed sobą mają te przekształcenia, które we Francji, Zagłębie Północno, e, Północne e, czy e, e, Birmingham, e, czy Yorkshire, e, które już w Wielkiej Brytanii, w Anglii przechodziły. W Azji takie zagłębia dalej surowcowe. Tam one są mimo wszystko największe. To gdzieś tam w głębi Rosji. Dalej mamy Kuzbas Noryzki, W Indiach Damodar. W Chinach Shan, Czy północny, czy też Wuhan. I też duże okręgi surowcowe dalej funkcjonują w obu Amerykach. Głównie okręg przyjeziorny. On sobie najlepiej radzi i nadatlantycki, który jest połączony z Apalachami, no bo tam też e, pozyskiwane są dalej złoża czy węgla kamiennego przede wszystkim, czy ród żelaza, ale też i innych. E, dalej e, w Meksyku mamy Puebla, e, Minas Gerais e, to okręg brazylijski bardzo ważny, a w Żynie Brazylijskiej też tam mamy bardzo dużo surowców. O tym, jakie są surowce w tych okręgach i co się tam dzieje, to będę mówił w drugiej części lekcji, która będzie taka troszkę szybsza, bo myślę, że coraz mniej nas to interesuje. Dzisiaj dobrze, żebyście potrafili przede wszystkim te okręgi. Poklasyfikować, które to są surowcowe, które to są transportowe i tak dalej. Od razu Wam mówię, że może znaleźć inną książkę gdzieś jakąś i troszkę inaczej te okręgi mogą być przyporządkowywane. Tu niestety ciężko jest dany okręg, wybitnie nam nieraz do jednej kategorii tylko wsadzić więc to tak potocznie mówiąc wsadzić yy, i z tym mamy problem, na ma pewno nie ma problemu z okręgami afrykańskimi, bo one są faktycznie cały czas okręgami surowcowymi, Witwatersrand chociażby i okręg yy, Szaba, Katanga, yy, 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 Koperbelt, tu nawet po nazwie widać koper, czyli mieć czyli pas miedzionośny, e, chociażby w tym, który. E, no, ten okręg z tego słynie w każdym razie. Dalej, Australia, to też są głównie dalej okręgi surowcowe. E, Broken Hill, chociażby, Port Pirie. I te okręgi surowcowe macie tutaj, te, które wymieniałem, zaprezentowane na mapce, więc teraz proponuję zastopować sobie tą prezentację i, i popatrzeć, gdzie i jaki okręg znajduje się, bo to jest też bardzo ważne, żebyście umieli je w miarę zlokalizować. Mam nadzieję, że już zapoznaliście się z tą mapką, więc przechodzimy do kręgów transportowych, portowych, gdzie dogodne położenie komunikacyjne, które może zagwarantować to, że dane surowce mogą trafiać w, w produkty finalne mogą być wywożone, to decyduje o tym, że te okręgi e, powstały i dalej się świetnie mają, rozwijają, na przykład jak okręg Rotterdamu w Niderlandach, już nie Holandii, Niderlandach, okręg Hamburga w Niemczech, okręg Marsylii we Francji, okręg Dański w Polsce, e, a także okręgi japońskie. Tu mamy, zobaczcie, szereg miast wymienionych, gdzie się znajdują te e, okręgi, e, okręgi chińskie, e, okręg e, indyjski, w e, Bombaju, chociażby szankańskich w Chinach, Nowego Jorku, Rio, de Janeiro w Brazylii, Nowego Jorku. To wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych ja już pewnych rzeczy wam nie mówię, to już widzicie tutaj na prezentacji, więc. Każdy z Was, myślę, że uważa. No i tak samo zastopujcie filmik i zobaczcie sobie na lokalizację. Większość z Was powinna to znać, więc ja tutaj dlatego tak szeroko tego raczej już nie omawiam. I przechodzimy do. Okręgów miejskich czy też wielkomiejskich, które dzięki temu, że mamy tutaj określone zwykle duże czy bardzo duże, potężne zasoby siły roboczej, e, ogromny rynek zbytu, mogą się te miasta rozwijać. Więc tutaj wszystko się w zasadzie rozwija. Oczywiście one nie wymagają dużej ilości surowców, pewnych może tak, ale, ale one i tak, jeżeli trafiają, to są wstępnie gdzieś jakoś przerobione, to już półfabrykaty najczęściej jakieś i mamy przemysł elektrotechniczny, środków transportu, farmaceutyczny, perfumeryjno-kosmetyczny, odzieżowy, poligraficzny rozwinięty w takich okręgach jak moskiewski, paryski, warszawski, Mediolanu. Berlina, Madrytu, Meksyku, Los Angeles, Seattle, Seattle, Toronto, Santiago, Buenos Aires, San Paulo, Melbourne, Sydney, Pekin, Seul i tak dalej, i tak dalej, można byłoby tych miast okręgów wielkomiejskich dużo więcej wymienić. Ja tutaj też na tej mapie tylko te najważniejsze chyba zaprezentowałem, bo jak był, byłoby ich za dużo, to byłoby to już pewnie nieczytelne, a tutaj myślę, że spokojnie będziecie wiedzieli o co chodzi. I tak samo zastopujcie, zapoznajcie się i przechodzimy dalej. Przechodzimy do okręgów poligenetycznych, które mają bardzo zróżnicowaną genezę. Bo i transport miało znaczenie, bo one znajdują się często przy linii brzegowej, i miało znaczenie to, że mamy tam jakieś wielkie miasto albo wielkie miasta. Ma znaczenie także to, że są często w pobliżu położone jakieś surowce mineralne, także takie okręgi poligenetyczne, takie super wyspecjalizowane się okręgi przemysłowe, jak na przykład kalifornijski, nadatlantycki czy na świecie Lagos, i tutaj oczywiście Więcej nawet takich okręgów wskazać, bo te miejskie, wielkomiejskie też często stają się takimi po części właśnie okręgami poligenetycznymi w niektórych państwach. Takie okręgi przemysłowe mają etapy swojego rozwoju, oczywiście korzystając na początku zwykle z tego, że są surowce. Bardzo często dochodzi do tego odpowiednie komu położenie komunikacyjne. Zwykle duże miasto tworzy się, rozwija i oczywiście decyzje polityczne mogą albo coś ułatwiać, albo utrudniać, na przykład powstanie takiego okręgu przemysłowego, nawet. I oczywiście później korzyści aglomeracji, niekorzyści przyczyniają się do tego, że albo przyspieszany jest rozwój danego okręgu przemysłowego, jak występują te korzyści aglomeracji, Albo następuje jego przekształcenie, no i dlatego można wydzielić kilka takich etapów rozwoju, takich, takiego czy takich okręgów przemysłowych. Mamy tutaj zaprezentowane je na mapce. Zobaczcie, główny czynnik lokalizacji okręgu może być różny. No, mogą być to surowce mineralne, może być to duże miasto, może być to położenie komunikacyjne i co się dzieje, jak mamy surowce mineralne? To je eksploatujemy. Jak je eksploatujemy, potrzeba nam coraz więcej energii, potrzeba, e, więc występuje rozwój energetyki. E, gałęzie zużywają coraz więcej surowców, coraz bardziej się rozwija ten obszar terytorialnie, rozwijają się różne gałęzie przemysłu maszynowego, chemicznego, które współpracują z innymi branżami przemysłu o bardziej swobodnej lokalizacji e, i tworzą się kolejne gałęzie przemysłu. Ale po pewnym czasie wszystko wymaga to przebudowania, restrukturyzacji, więc to, co Wam mówiłem, te okręgi się też zmieniają: eliminowane jest górnictwo, hutnictwo i Przechodzi wszystko w kierunku zaawansowanych technologii. Podobnie jak mamy wielkie miasto, ono się rozwija. Na, głównie na potrzeby dużego miasta powstają gałęzie, następuje rozwój przemysłu spożywczego, odzieżowego, oczywiście. Coraz to większy jest rynek zbytu, pojawiają nam się inne czynniki związane z tym, że potrzebujemy coraz większą, większe zasoby siły roboczej. To powoduje, że i inne branże, tak jak powiedzieliśmy, się rozwijają, więcej zarabiają, więcej prowadzą badań naukowych. No i następuje proces technologii, postęp technologiczny, który też nas prowadzi do rozwoju e, przemysłu zaawansowanych technologii, który też będzie wynikał z tego, że zaczynało się od dogodnego położenia komunikacyjnego. E, dowożone surowce zapewniały rozwój, miejsca pracy, a to przyczyniało się do tego, że kolejne gałęzie przemysłu mogły się rozwijać, prowadzić swoje badania, e, przyczyniać się do wzrostu dochodów, e, co przyczyniło się do e, postępu technologicznego i do przemysłu wysokiej technologii. Dlatego, e, jak popatrzymy na takie miasta, chociażby czy na Londyn, czy na Francję, czy na państwa, czyli Londyn, Paryż, czy na nawet naszą Warszawę, to te, ta transformacja, te etapy rozwoju cały czas tutaj możemy spokojnie wyróżnić. Jakie są przyczyny zmian w strukturze przemysłu? No, te najważniejsze, to co powiedzieliśmy, ten postęp technologiczny przyczynia się do tego, że te gałęzie tradycyjnego przemysłu są likwidowane, prawda? Bo w, albo walczy się o e, rynki zbytu, prawda? Bo ten postęp technologiczny e, wpływa na unowocześnienie ciągłe, no, albo zastępuje się też droższe e, surowce tańszymi. Bo ten postęp technologiczny wymaga tego, żeby te surowce były coraz bardziej doskonałe, coraz tańsze najlepiej, ale też coraz bardziej patrzymy na ekologię, bo te zakłady muszą być coraz to bardziej, bardziej spełniać pewne wymogi ekologiczne, szczególnie w krajach Europy Zachodniej. To, co jest uciążliwe dla środowiska przyrodniczego, jest tendencja, że się likwiduje. Już po części w Polsce obserwujemy. Ma pewno ta struktura gałęziowa w przemyśle nam się ciągle zmienia. Początkowo w procesie produkcji wykorzystywano, jak wiemy, dużą ilość surowców i dużą e, ilość pracowników e, fabryki musiały zatrudniać. Dzisiaj no, nowoczesne e, wynalazki produkowane są, odkrywane są przez ludzi i tutaj e, w różnych miejscach to możemy robić. E, produkcja e, wymaga coraz to mniejszej e, zasobów siły roboczej, ale coraz bardziej e, coraz bardziej wykształconych, rozwiniętych, więc cywilizacja pcha nas coraz to w coś nowego. Każdy nowy dzień ma być takim nowym wynalazkiem i ten świat się zmienia. Bo się restrukturyzuje, prawda? restrukturyzuje, bo te przemiany, ten postęp gospodarczy, przemiany gospodarcze e, prowadzą do tego, że e, ten przemysł musi się zmieniać, musi się dostosować do nowych warunków, do tego, że musimy być bardziej eko, ekologiczni, że iść dalej w, w, w kierunku przemysłu wydobywczego nie da się. Chyba, że odnosi się określony zysk, prawda? Bo to nie jest tak, że łatwo szybko wszystko zastąpić. To, że większość krajów zastępuje węgiel, zastąpiło już w zasadzie ropą naftową, gazem ziemnym, to nie znaczy, że u nas to jest tak łatwo zrobić. W każdym razie to, co jest uciążliwe, przenosi się na pewno, co wielokrotnie mówiliśmy, do krajów, które mają bardziej łagodne, mniej restrykcyjne prawo, no i ta restrukturyzacja, krótko mówiąc, puszcza to, co jest bardziej ekologiczne do siebie, ale do tego oczywiście potrzeba określonych planów, nakładów finansowych i świetnie to działało, to już to w dużym stopniu zostało zakończone w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania to, to się niektórym Londyn kojarzy z latami 50., które, w, w którym to Londynie kiedyś to ten, ten miasto wyglądało, było tak zasnute smogiem, tak jak teraz niektóre polskie miasta. Tam sobie pięknie poradzono, po prostu tego przemysłu trującego tam już praktycznie nie ma. W Polsce my mamy ciągle z tym problem. Smok londyński, takie określenie właśnie się wzięło z tego, że tam był problem z przemysłem, poradzono sobie, podobnie w Niemczech, okręg nadreńsko-westfalski, on też już w dużym stopniu jest bardzo nowoczesny, no i okręg przyjezierny, on też w dużym stopniu się zmienił, może dalej pewne rzeczy tam się rozwijają z przemysłem wydobywczym, ale już ma pewno nie na takiej skali, jak to ma miejsce w Europie Wschodniej czy w Europie Środkowej. Tu wiele rzeczy próbowano inicjować, taką restrukturyzację zainicjowano w latach 90., w latach 80. Pewne zmiany się powiodły ale pewne zmiany się nie do końca mogą powieść, bo, bo dalej my tylko patrzymy w ten sposób, że co, no próbujemy takie decyzje mało, decyzje odważne, próbujemy ich po prostu nie robić, bo one są mało popularne, wiadomo, że jak komuś zlikwidujemy miejsce pracy, no to nie jest to mile widziane, więc no... Ciężko idzie nam, idą nam pewne przekształcenia, chociaż mimo wszystko one się dzieją. Tutaj mamy przykład takiego zmodernizowanej firmy, która kiedyś w Województwie lubelskim była trucicielem numer jeden e, zakłady azotowe S.A. W tej chwili jest zakładem stosunkowo mało trującym, bardzo ekologicznym czy dość ekologicznym. Nawet stać ich na odsprzedawanie, na przykład, norm produkcji pewnych gazów cieplarnianych, więc potrafią na tym zarobić. Nie wiem, jak to teraz jest, ale tak bywało. Jednym z przykładów restrukturyzacji przemysłu, które świetnie się powiodły, jest zagłębie. Rurew, czyli okręg nadreńsko-westfalski, bo to różnie nazywamy, oczywiście zależności jaki obszar terytorialnie liczymy. No tutaj to, że niektóre gałęzie przemysłu musiały paść z tym się pogodzono, że chudnictwo miało się tutaj kiepsko, że wydobycie węgla w dużym stopniu to zlikwidowano, zaprzestano. No i dzisiaj stawia się na to, co może dawać większe zyski, prawda? Czyli usługi, albo taki przemysł, który mniej szkodzi, czyli niektóre gałęzie przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, związane z przemysłem wysokiej technologii, przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, a te stare Zakłady zrestrukturyzowano. Zobaczcie, jak to wyglądało. Lata 60. i lata 90. 500 tysięcy miejsc pracy w przemyśle musiało zlikwidować od 1960. No, w latach 90., w każdym razie tam najwięcej, 80. 90., najwięcej tych zmian zostało zainicjowanych, ale pierwsze już były w latach 60. Dalej, także zamykano wiele kopalń. Większość było już w latach 80. zamkniętych. Dalej, hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych. 180 tysięcy zatrudnionych. Zobaczcie, w 1995 roku już o połowę mniejsza liczba tych osób była zatrudnionych przemysł maszynowy, zmniejszenie liczby zakładów, chociaż niektóre pozostały, ale rozwinięto przemysł elektromaszynowy, środków transportu elektroniczne, precyzyjny, to co jest typowe dla przemysłu zaawansowanej technologii. Karbochemia przeżywała regres. Ale za to rozwinęła się petrochemia, przemysł chemiczny oparty na biotechnologiach i farmaceutyczne. Dzisiaj zobaczcie, jakie są firmy najbogatsze, m.in. firmy farmaceutyczne. One sobie świetnie radzą. Przemysł poligraficzny i w dużym stopniu w zaniku jest przemysł włókienniczy. Niewiele już z niego zostało. Restrukturyzacja oczywiście wiąże się przede wszystkim z dobrymi e, rzeczami, bo taka zmiana tych dominujących gałęzi przemysłu e, prowadzi do tego, że ten przemysł zaawansowanej technologii, on przede wszystkim e, wkracza, w przemysł przetwórczy, a ten przemysł ciężki odchodzi do lamusa. On, ten przemysł zaawansowanej technologii, czy nawet przetwórczy, jest znacznie mniej szkodliwy na środowisko, bądź też w ogóle nieszkodliwy. No i umożliwia osiąganie dużo lepszych wyników finansowych, czyli to, że pierwotnie ludzie tracą pracę, to się okazuje, że ci ludzie często później tą pracę odzyskują, tylko muszą się przekwalifikować oczywiście i e, jak to jest dobrze zrobione, to takie firmy naprawdę mogą zarabiać, mogą mieć dobre e, wyniki finansowe. Gdybyśmy popatrzyli na Niemcy, to chociażby pięknie widać, jak tam firmy bardzo dobrze pracują. My też trochę podpatrujemy, jak to jest w Niemczech. Tam na przykład jest bardzo duża rola takich małych i średnich firm, które mogą szybko wprowadzać nowe rozwiązania technologicznie i łatwo zmieniać swój profil działalności. Oczywiście też próbujemy być tak samo wydajni jak i Niemcy, więc ten wzrost wydajności produkcji w ciągu ostatnich no, 15 lat od. Ponad nawet 15 lat, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, w znacznym stopniu notujemy, unowocześniamy ciągle profil działalności, bo pozyskujemy nowe środki właśnie na to, a te środki są, pochodzą z chociażby z tego zarobku, który wcześniej mamy, bo niektóre gałęzie po prostu, jeżeli mamy jakieś zyski, to je dalej inwestujemy, po to, żeby w końcu to, co. Wam mówiłem na początku tego slajdu. Jeżeli na początku ludzi zwalniamy, to później ich możemy też zatrudniać, bo jeżeli poszerzamy asortyment, coraz więcej rzeczy produkujemy, to nagle okazuje się, że e, tych pracowników nam coraz więcej trzeba. Ale skutki restrukturyzacji mogą być negatywne, no bo kto chciałby stracić z dnia na dzień pracę, prawda? Ciężko się ludziom. E, pogodzić, bo każdy patrzy przede wszystkim no co on ma w swoim budżecie, prawda? Więc niekoniecznie wierzą na wierzą, że restrukturyzacja będzie prowadziła do czegoś lepszego. No bo restrukturyzacja u nas w Polsce często to się wiąże z ze zwolnieniami. Czasem trzeba oczywiście podnosić też duże wydatki, bo zwolnić kogoś Niby łatwo można. To nie jest takie do końca proste. Trzeba liczyć się z różnymi odprawami. Czasem takie firmy, które sobie kiepsko radzą, nie mają pieniążków na to. E, e, oczywiście, e, jeżeli ktoś chce gdzieś dalej pracować, to jeżeli dana branża sobie kiepsko radzi, to trzeba się przekwalifikować. No i problem, jeżeli ktoś pracował 30 lat, coś robił, ma 50 kilka lat. No to takie osobie przekwalifikować się naprawdę jest ciężko, no i tutaj państwo powinno takie osoby wspomagać, ale to oczywiście kosztuje, więc tu musimy być świadomi, że nie jest to tak pięknie. No bo, bo to wszystko kosztuje. Kosztuje także sam proces restrukturyzacji, bo one muszą się zadłużać, muszą szukać inwestorów, często z obcych krajów. To czasem dobrze jest, czasem źle. Więc, bo jak taki inwestor przychodzi, jeżeli jego chęcią jest to, żeby pozbyć się konkurencji, kupić tanio, doprowadzić do upadłości, tak czasem się robi, tak niektóre firmy naprawdę działają, to, to nie jest to fajne dla ludzi, A jeżeli taki inwestor przychodzi po to, żeby zarobić, po prostu zarobić tutaj, to nic z tym złego nie ma, niech tutaj zarabia, jeżeli on ma zarabiać i jeżeli ludzie będą czuli się docenieni, to nic z tym złego przecież nie ma, więc wiele inwestycji jest dobrych. Kolejny, kolejna rzecz powiązana z restrukturyzacją przemysłu to jest deglomeracja, czyli inaczej mówiąc rozproszenie produkcji przemysłowej, rozproszenie na tereny, na których ona. W tym momencie mało występowała. Przede wszystkim najbardziej przemysł, w tym momencie widoczny jest w wielkich miastach i wielkich okręgach przemysłowych. One dążą do tego, żeby e, takich, taki przemysł od siebie, może powiedzieć tak, w przenośni wyrzucić, prawda? No to jak to zrobić? No, trzeba z jednej strony zachęcać, żeby gdzieś indziej ludzie inwestowali e, i żeby przenosili swój przemysł albo e, od nowa ten, te fabryki, powiedzmy, budowali, lokowali. Więc proponuje się róż, różne ulgi inwestycyjne, podatki zmniejsza się niskoprocentowane kredyty. Także można prowadzić politykę, która nam utrudni życie w takim wielkim mieście, na przykład na przykład podwyższać podatki, wprowadzać wysokie ceny działek budowlanych. A także ostre rygory w zakresie ochrony środowiska. Więc to wszystko daje pewne wymierne rezultaty. W Londynie to się świetnie udało, myślę. My w Polsce jesteśmy w tych miastach wojewódzkich, już już to nie najgorzej z tym sytuacja wygląda z taką deglomeracją przemysłu. Wiele zakładów jednak przeniosło się gdzie indziej ale na Górnym Śląsku dalej jest z tym problem, no, ze względu chociażby na specjalizację tego obszaru, chociażby w przemyśle wydobywczym, chociaż już nie tylko, musimy pamiętać. Musimy pamiętać, że nie tylko my się zmieniamy i świat się zmienia i te okręgi, które typowo w tej chwili słyną z wydobycia surowców mineralnych, jak Minais Gerais, Witwatersrand, Szaba, Damodar, czy wiele okręgów Najczęściej no węglowych w Chinach, chociaż też i różnych, bo Chiny odchodzą po części już od węgla, też nie tylko, nie tylko my, nie tylko Europa odeszła, także i Chiny. No i tu, mimo wszystko, dalej te prze, przemiany wchodzą, przekształcenia, ale dalej tutaj króluje górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny, maszynowy i elektrotechniczny. I chciałbym, żebyśmy teraz przeszli i omówili tak króciutko najważniejsze okręgi przemysłowe na świecie. Ja wybrałem te najważniejsze, ale to, co Wam powiedziałem, najważniejsza jest lokalizacja. Bardzo często to, co się dzieje w tych okręgach przemysłowych, to, to nam się będą powtarzały pewne rzeczy, więc jeżeli będę pewne rzeczy pomijał, to wierzcie mi, że to akurat aż takie istotne może nie jest i jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, to niech sobie to doczyta. A dla mniej zainteresowanych to w zupełności to wystarczy, czy takich. Średnio zainteresowanych. Zaczynamy od Donbasu, donieckie zagłębie węglowe, które się znajduje i w Ukrainie, i w obrębie Rosji. Tu oczywiście mamy problem, bo tam wiemy, że jest no, wojna w zasadzie. I pewne rzeczy nie, nie do końca dobrze w tej chwili funkcjonują, czy Ukraina nie zawsze ma kontrolę nad tym okręgiem, ale w każdym razie tutaj znajdują się złoża węgla koksowego, antracytu, rtęci, soli kamiennej, rudy żelaza niklu są dowożone z krzywego rogu i z Nikopola. Rozwinęło się także hutnictwo żelaza, metali nieżelaznych. Ale także karbochemia, produkowane są nawozy azotowe, soda, świetnie rozwinął się przemysł maszynowy, produkcja maszyn dla górnictwa, hutnictwa, taboru kolejowego, czołgi, traktory, łożyska toczne, obrabiarki, maszyny budowlane zobaczcie, jak dużo rzeczy. Oczywiście, każde każdy okręg przemysłowy, każde wielkie miasto wymaga materiałów budowlanych, przemysłu lekkiego i spożywczego. I jeżeli chodzi o właśnie przemysł lekki i spożywczy, to będzie, ale także i po części materiałów budowlanych praktycznie w każdym okręgu przemysłowym, bo bez tego się nie da funkcjonować. Mamy okręg uralski, jeden z najbogatszych na świecie, w którym jest praktycznie wszystko bo mamy tutaj rudy żelaza, metaliów szlachetniających stal, miedzi, cynku, ołowiu, złota, srebra, platyny, węgiel brunatny, sól kamienna, sole potasowe, azbest, boksyty różnorodne, surowce skalne więc naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tu rozwinęło się, jeżeli mamy dużo rud, to hutnictwo, żelaza i stali, e, także i miedzi, aluminium, ułowiu, niklu, bo to jest tu na miejscu najczęściej. Mamy tutaj, jeżeli mamy żelazo, jeżeli mamy e, stali, jeżeli mamy różnego rodzaju. E, e, Produkty, wyroby hutnicze, to oczywiście to dalej produkowane są urządzenia dla górnictwa, hutnictwa, taboru kolejowego. Mamy tutaj także surowce chemiczne więc produkcję nawozów sztucznych kwasu siarkowego, paliw płynnych, przemysł luzowo-papierniczy, bo mamy olbrzymią tajgę po jednej, po drugiej stronie, prawda? Okręg uralski to także przemysł lekki spożywczy, bo tak jak Wam mówiłem, to jest uniwersalne dla wszystkich okręgów. Dalej, kuźnieckie zagłębie węglowe, czyli tak zwany kuzbas. Tutaj mamy też dużo ród, żelaza i cynku ołowiu. Ale także węgiel kamienny. I połączenie węgla kamiennego i tych ród daje nam to, że mamy hutnictwo metali, żelaza, także tych właśnie ród cynkowo ołowianych, a także e, w, e, aluminium. E, Rozwinęła się tutaj także karbochemia, produkcja nawozów sztucznych, nowokuźniec, e, przemysł metalowy, elektromaszynowy, zbrojeniowy, no i ropa naftowa e, przy, przyczyniła się do tego, że przemysł petrochemiczny, a okoliczne lasy, tajgi, przemysł drzewny i drzewno jak poprzednie, one są bardzo podobne, te okręgi, z tym, że w tym, jest, w tym poprzednim, oczywiście było, uralskim było dużo więcej, w Kuzbasie było mniej. Okręg śląsko-krakowski przede wszystkim rozwinął się w oparciu o złoża węgla kamiennego, do dnia dzisiejszego wydobywane, tak samo jak rudy cynkowo-ołowiane. Mamy tutaj w oparciu o to rozwinięte hutnictwo. Które wymaga dużej ilości węgla kamiennego, energii i oczywiście żelazo. Żelazo jest dowożone z innych państw, i mamy też hutnictwo metali nieżelaznych, chociażby łukowne miasteczko Śląskie czy Katowice. Mamy także produkcję związaną z przemysłem metalowym, obrabiarkowym, zbrojeniowym, środków transportu, silników elektrycznych, kabli, ale także mamy to, co jest typowe dla wszystkich okręgów, czyli przemysł lekki, spożywczy i budowlany. No, nam się, tak jak Wam mówiłem, będzie powtarzało. Mamy okręgi w końcu chińskie. Zaczniemy od północno-wschodniego, bardzo bogatego, głównie rudy e, żelaza i węgla, e, węgiel kamienny, rudy magnezytu, ropy naftowej. No, i hutnictwo w oparciu o to, czy metali żelaznych, czy nie ze żelaznych. No, i produkcja maszyn dla tego górnictwa, hutnictwa, obrabiarek, taboru kolejowego, przemysł włókienniczy, tekstylny i związany z paliwami płynnymi, jeszcze. Dalej, okręg północny przy Pekinie. I tutaj mamy też znowu praktycznie to samo: węgiel kamienny, ropa naftowa, rudy żelaza z vanadem dosyć rzadkim, dalej hutnictwo żelaza i stopów metali w oparciu o te surowce, które tam występują, także dowożone, bo w tym, do tego okręgu się sporo dowozi, przetwórstwo węgla kamiennego, ropy naftowej, produkcja statków, samochodów osobowych, przemysł lekki spożywczy, kosmetyczny, elektroniczny i poligraficzny. Okręg indyjski. Tu głównie chodzi o rudy węgla kamiennego i rudy żelaza, także w mniejszym stopniu szlachetniejące stal, miedź i boksyty. No i przede wszystkim mamy tutaj rozwiniętą karpochemię, produkcję nawozów azotowych, hutnictwo żelaza, stali, a także przemysł metalowy, obrabiarkowy i środków transportu. Widwater czyli okręg w RPA jest tak, jak, podobnie jak w Uralskim, wszystko z takich rzeczy, których w Uralskim było mniej albo których za bardzo nie było, to tutaj jest dużo diamentów, złota, platyny, e, uranu, e, no i te wszystkie inne to tam najczęściej były. Mamy tutaj także fosforyty, azbest, kamienie szlachetne. Mangan, kobalt, wanat, miedź, cyna, cynk, ołów, chrom, żelazo. Mamy tutaj także bardzo duże złoża węgla kamiennego. I oczywiście, jak mamy węgiel kamienny, mamy dużo tych ród, to mamy hutnictwo żelaza, metali, wyroby metalowe produkowane, są obrabiarki, broń, urządzenia górnicze, tabor kolejowy, samochodowy. No i także związane z innymi gałęziami przemysłu produkcja czy chociażby przemysł mineralny, czy chemiczny, czyli produkcja cementu, kwasu siarkowego i nawozów sztucznych i główne okręgi to chociażby Johannesburg czy Springs, minas minas Grace. Tutaj w tym okręgu znajdują się bardzo bogate złoża rud, żelaza, metali uszlachetniających stal, cyny, złota, uranu, taboru e, kolejowego, bok, e, toru, przepraszam, e, boksytów, e, bo mamy tutaj wielkie też hydroelektrownie, które dostarczają duże ilości energii, ale e, też e, potrzeba mi o wszystko tej energii, e, czy te w ogóle... Mm, Niektórych surowców energetycznych, więc importuje się tutaj węgiel kamienny czy ropę naftową, bo akurat tego tutaj za dużo nie ma, chociaż w ostatnich latach Brazylia odkryła znaczne złoża ropy naftowej, chociażby, ale to jest dalej troszkę za mało. Rozwinęło się tutaj hutnictwo żelaza, aluminium, manganu, przemysł obrabiarkowy, włókienniczy, spożywczy, czyli też bardzo, bardzo dużo dalej Katanga, Shaba, copper belt, Koper e, znaczy miedź, czyli tutaj głównie chodzi o wydobycie miedzi, a przy rudach e, zwykle występuje wiele innych ród, e, czyli będzie tutaj znajdowały się będą się znajdowały złoża kobaltu, srebra, uranu, cynko, ołowiu, kadmu, wanadu. Więc to wszystko się wydobywa, i to e, oczywiście dalej częściowo trafia na eksport, w niewielkim stopniu tutaj jest przetwarzane. No i tak jak w każdym e, większym okręgu, mamy tutaj zakłady spożywcze, cementownie, wytwórnie chemikaliów. E, I chociażby e, tutaj zwróćcie uwagę, że ten okręg przemysłowy znajduje się na terenie dwóch państw: Demokratycznej Republiki Konga przy granicy. Z Zambią i w Zambii, właśnie przy granicy z Demokratyczną Republiką Konga. E, Wielka Brytania. Tu mamy przede wszystkim taki okręg położony w środkowej części Wielkiej Brytanii, Yorkshire e, Humberside. E, tu przede wszystkim kiedyś wydobywano węgiel kamienny, rudy żelaza, rudy cynku ołowiu, e, ale to w zasadzie w dużym stopniu zostało wyczerpane. No, przy okazji mamy tutaj e, okręg portu Hal, e, do którego są e, przywożone w dużej ilości e, w tej chwili e, pewne surowce. To nie znaczy, że tego dużo się aż tutaj, aż tak przywozi, w każdym razie w dużym stopniu te huty zostały zrestrukturyzowane i karbochemia, hutnictwo, przemysł metalowy, włókienniczy i odzieżowy praktycznie dzisiaj nie odgrywają większego, większej roli, bo zostały zlikwidowane, nierentowne kopalnie zostały też zamknięte rozwinął się w każdym razie tutaj przemysł związany z taki bardziej zaawansowanymi technologiami, czyli środki transportu precyzyjne, elektroniczne, petrochemiczne i Leeds, Sheffield to są główne mm, ośrodki tego okręgu. Dalej, zagłębie północne we Francji, tutaj też wycofano się z przemysłu opartego o tradycyjny taki przemysł bazujący na węglu kamiennym, karbochemii, produkcji stalu, stali, w, z tym, że dalej tutaj mamy uprawy lnu, Francja słynie z największych na świecie zresztą upraw lnu, więc mamy przemysł włókienniczy, czasem sprowadza się tutaj bawełnę czy wełnę w hutach one dalej w jakimś stopniu istnieją, ale są w dużym stopniu restrukturyzowane. Mamy przemysł metalowy, przemysł włókienniczy w jakimś stopniu pozostał to co mówiłem i urządzenia dla górnictwa. No ale nastąpiła oczywiście likwidacja tego co było nierentowne czyli kopalni węgla kamiennego w zamian za to powstały zakłady które czy w gałęzie przemysłu które są bardziej dochodowe związane z zaawansowanymi technologiami czyli wytwarzające środki transportu podzespoły i wyroby elektroniczne barwniki chemiczne włókna syntetyczne lekarstwa Przemysł petrochemiczny, poligraficzny i spożywczy się rozwinął też. Okręg reńsko westfalski podobny jak ten z zagłębie północne we Francji, tutaj też wycofano się z tego, co jest trujące, czy też jest niekorzystne, jeżeli chodzi o dalsze trwanie dla dla środowiska przyrodniczego pod względem ekologicznym, więc węgiel kamienny, brunatny też się w dużym stopniu wycofano z ród ołowianych i soli, no i w, w kiedyś miejscowe surowce trafiały do chud żelaza, metali nieżelaznych, te Huty w dużym stopniu niektóre istnieją, niektóre mocno zostały zrestrukturyzowane. W każdym razie dalej tutaj się prowadzi produkcję urządzeń dla górnictwa, hutnictwa, maszyn włókienniczych, obrawiarek, taboru kolejowego, broni. Dalej istnieje przemysł włókienniczy, chociaż w nieco mniejszej formie, a zdecydowanie. Numer jeden wiedzie prym. Przemysł elektro, techniczny, elektroniczny, precyzyjny, petrochemiczny, farmaceutyczny, fotochemiczny i samochodowy. To jest to, co jest tutaj klucz. A to wszystko inne, te, te rzeczy albo zostały zrestrukturyzowane, zrestrukturyz tak jak powiedziałem, albo prawie już nie istnieją. No i teraz przechodzimy do kręgu nadatlantyckiego północno-wschodniego w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy w apalachach duże złoża ród żelaza, czy też węgla kamiennego, czy też innych złóż, jak mangan, rudy cynkowo ołowiane, więc w jego w ramach wyróżniamy też zagłębie, apalaskie, często oddzielnie zresztą w ogóle. No, i początkowo, oczywiście, hutnictwo żelaza, metali żelaznych to wiodło prym. W tej chwili dużo hut, większość w zasadzie zostało zamkniętych. Filadelfia, e, Pittsburgh to są takie, e, kiedyś miasta stali, w tej chwili no, mają problemy duże też i z bezrobociem, z przestępczością i tak e, A dzięki rozległej bazie energetycznej, metalurgicznej powstał przemysł metalowy, obrabiarkowy, zbrojeniowy, Stoczniowy, chemiczny, e, wytwarza się tutaj różnego rodzaju rzeczy związane z przemysłem wysokiej technologii. No tutaj może było wszystko to powtórzyć co przez chwilą o zagłębiu rurę mówiliśmy więc kompletne linie technologiczne wyroby precyzyjne petrochemiczne elektroniczne poligraficzne fonograficzne biotechnologiczne czego tam nie wymieniliśmy to tu jest czego tu nie wymieniliśmy to i w jakim stopniu tam jest może trochę mniejszym i główne ośrodki to Nowy Jork, Filadelfia, Baltimore, Boston i Pittsburgh i, i okręg Przyjeziorny, okręg Wielkich Jezior. On tutaj rozwinął się głównie kiedyś w oparciu o miejscowe rudy żelaza-miedzi. Rudy żelaza-miedzi dalej, oczywiście, są. Są wydobywane, chociaż dużo z tych ród dzisiaj się też dowodzi drogowodną z Kanady i krajów Ameryki Łacińskiej, a położenie nad Wielkimi Jeziorami właśnie to umożliwia, bo miasta portowe, więc łatwo się tutaj dostać. Ma pewno hutnictwo tutaj zmniejsza swoją produkcję, a stawiamy znowu na przemysł zaawansowanych technologii. Na to, co jest najbardziej dochodowe. Przemysł rafineryjny, petrochemiczny, elektroniczny, poligraficzny, celuzowo-papierniczy, a zmniejsza się produkcja taboru kolejowego, maszyn rolniczych, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. I mili Państwo, doszliśmy tym samym do końca. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszej lekcji i zapraszam na kolejne lekcje geografii.